Dzień dobry, jeżeli ktoś nie słyszał, nie słuchał nas wcześniej, to zapowiadani byli szanowni goście, gościnie, tak mogę powiedzieć, pojawiły się gościuwy, fajne gościuwy z fajnymi cyckami, a cycki proszę bardzo, cycki są fajne i wszyscy o tym wiemy, że cycki są fajne i to nie jest żart i to nie jest jakaś taka, prawda, tutaj kampania, żeby gdzieś tam się z tych piersi wyśmiewać, tylko to jest po to, aby zwrócić uwagę na to, że trzeba o siebie dbać. Trzeba dbać o swoje piersi, trzeba dbać o swoje zdrowie. Przede wszystkim trzeba promować dbanie o piersi, ale także trzeba wspierać tych, którzy z tymi pięknymi cyckami, no niestety mają bardzo często, prawda, problemy, chorują. I tak naprawdę dziękuję, że przyszłyście, bo temat uświadamiania, przypominania o tym, że o te fajne cycki należy dbać, jest nadal gdzieś tam jeszcze spychany troszeczkę na bok, aczkolwiek istnieje już duża, większa świadomość tego i jakiś taki ten strach, czy może czasami, nie wiem, wstyd odchodzi już na bok. Nie! Cycki są fajne i o to również dba tutaj w Chicago właśnie wasza fundacja, czyli United Colors of Pink. Witam bardzo serdecznie, Beata Balos. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. I ja również dziękuję i Jola Sporna. Dzień dobry, bardzo serdecznie, cieszę się, że przyszłyście. To powiedzmy na początku na temat tego, czym się zajmujecie, czyli o fundacji. Jak powstał pomysł na to, aby fundacja powstała i dlaczego w ogóle do tego doszło? Skąd wzięłyśmy się? Wiele z nas chodziło w Avon Walks. To była wielka organizacja, która zbierała pieniądze na pomoc kobietom walczącym z rakiem piersi i na lokalne miejsca, które robiły badania, mamogramy i tak dalej, i tak dalej. Fundacja Avon Walk przestała działać. Przestały organizowane być marsze, ale myśmy z koleżankami stwierdziły, że nie chcemy przestawać działać my, bo pomoc jest potrzebna. W związku z tym zorganizowałyśmy dwa różowe bale w przeszłości jako koleżanki, pomagając innym kobietom. No i potem jedno doprowadziło do drugiego, założyłyśmy organizację. I organizacja powstała dokładnie 3 lata temu w październiku, czyli tuż przed pandemią. Nasza nazwa United Colors of Pink, bo chcemy, żeby wszystkie kolory różu i wszyscy ludzie byli zdrowi. Mężczyźni też mają raka piersi, raka sutka się okazuje. A dziwne jest, że nasza organizacja nie wychodzi pierwsza w wyszukiwarce. Może dlatego, że United Colors of Benetton jest B. Tak. I to jest gdzieś tam, już zabukowane. Także mam nadzieję, że kiedyś, jak będziemy, bo chcemy rosnąć, chcemy się rozwijać, nasza organizacja będzie wychodziła pierwsza w wyszukiwarce, bo cycki są fajne. Tak jest. I tutaj taki slogan, trochę przekamarzamy się z polskim językiem, ale jest to takie catchy. Nie, to jest wspaniały slogan, bo wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że cycki są fajne. I tak. Tym bardziej to duże, zdrowe. To małe, żeby zdrowe były całe. Tak nieważne, jest. Nieważne size, tutaj nieważne size doesn't matter, ważne, żeby było zdrowie. A niestety rak piersi jest numerem 1 zabójcą dla kobiet. W związku z tym, a każda z nas zna kogoś, kto miał raka piersi, walczył z rakiem piersi lub niestety tą walkę przegrał. I chcemy pomagać, w związku z tym działamy. Założyłyśmy fundację, a nas jest kilka osób, jest Marta Zawadzka, jest Kasia Augustyn, jest Bernadeta Koryciarz, jest jeden pan, Wojtek Grochmal. Dołączyła do nas ostatnio Jola Sporna, jest na razie naszą wolontariuszką, ale dołącza do nas i dołączyła do nas pani doktor Iwona Iwaszczyszyn, a jej mama miała raka piersi, w związku z tym próbujemy, żeby nasza organizacja rosła, pomagała, im będziemy mocniejsi, a będziemy mogły dotknąć więcej ludzi, dotknąć, pomóc bardziej i na tym się skupiamy. I wiadomo, żeby móc pomagać, potrzebujemy funduszy i naszym głównym celem jest zbiórka funduszy, żeby móc pomagać. I właśnie dlatego między innymi powstał wspaniały pomysł. Uważam, że to jest absolutnie super pomysł na to, aby zorganizować kolejny już bal. W zeszłym roku motywem przewodnim tego balu były takie piękne, chyba różowe kapelusze. To było wiosną tego roku. Tego roku, okej. Okay. Fashion for Compassion. Fashion for Compassion. To było takie party koktajlowe. No tak, bo była też jeszcze pandemia i to ciężko było, prawda, zorganizować. Tak. Ale jesteśmy w jakiś sposób już poza tym, gdzieś tam wiemy, jak o siebie zadbać, więc możemy też spotkać się
fajnie spędzić czas, tak, ale przede wszystkim ten bal jest po to, aby zebrać fundusze na to, aby pomagać ludziom. Bo wróćmy jeszcze na chwilę do tego. Wy, oprócz tego, że prawda, uświadamiacie kobiety i mężczyzn w tym, jak dbać o to zdrowie, spotykacie się z osobami, które przeszły chorobę lub ciągle walczą. Lub ciągle z tą chorobą walczą i dzięki temu też dzieląc się swoim życiem i swoją walką z chorobą uświadamiają i poruszają inne osoby do tego, aby się badać. Również organizujecie spotkania, podczas których panie, panowie mogą zbadać swoje zdrowie, zbadać swoje fajne cycki. I takie spotkanie będzie też w październiku. Jeszcze tej daty nie wiemy, ale ta data na pewno pojawi się w mediach społecznościowych. Pewnie my na antenie też o tym powiemy. Więc na to wszystko potrzebne są pieniądze. I dzięki temu, że możecie zorganizować ten bal, tych więcej pieniędzy uda się pozyskać. Powiedzcie troszeczkę więcej na temat balu. Kiedy, co, jak, motyw przewodni, no i w ogóle w jaki sposób można się zapisać? Kochani, motylem przewodnim będzie Great Gatsby. Bal odbędzie się w piątek 30 września o 7:30 w Allegra Banquet. Można się przebrać, można się ubrać na różowo. Będzie to naprawdę miłe spotkanie, pomaganie przed zabawę. To jest właśnie ważne. Pomagamy przez zabawę i szczytny cel, fundacja. Ja jestem jako wolontariusz fundacji i bardzo się cieszę, bo dziewczyny już od jakiegoś czasu organizują i biegi, i różne spotkania. I myślę, że to jest też tak, że troszkę u kobiet jest taki wstyd w przyznaniu się, że jesteśmy chore, że jest jakiś problem, że coś się dzieje. I właśnie uświadamianie, mówienie o tym i traktowanie tego jako coś, co po prostu jest, bardziej kobiety też zmobilizuje do tego, żeby prosić o pomoc. A jak wiemy, niestety osobom starszym jest troszkę trudniej pomóc niż na przykład dzieciom, więc takie bale, promowanie tego, myślę, że to jest naprawdę super idea i cieszę się, że dołączyłam do dziewczyn. A ten bal będzie właśnie takim fajnym spotkaniem kobiet, mężczyzn. Zapraszamy wszystkich. Również zapraszamy sponsorów. Są potrzebni nam sponsorzy, którzy wesprą nasz bal, jak również wendorów zapraszamy, którzy będą mogli się je zareklamować i wesprzeć nas. Niemniej ja chcę przypomnieć, że wendorzy to nie jest impreza, której będą wendorzy jako stoiska. Możemy, po prostu prosimy o danie swojego prezentu na naszą loterię, bo będzie loteria, będzie aukcja, więc można swój biznes w ten sposób zareklamować. A na naszej stronie, jeżeli ktoś się zainteresuje, możemy wysłać takie pakiety wendorskie. Sponsorów, czyli za pewną sumę oferujemy pewną reklamę, baner i tak dalej. Także, bo chcemy, żeby ta impreza nie była imprezą sprzedaż, kupno, bazar, tylko żeby to był bal, czyli będzie wliczony pełen obiad, będzie otwarty bar, będzie muzyka, będą tańce do białego rana. A niech to będzie, to nie jest impreza tylko dla kobiet. Oczywiście bale, bankiety są po to, żeby przyjść ze swoim mężczyzną albo czyimś mężczyzną, może być więcej fanów. Chodzi o to, żeby tylko to może zabawa. Być. Nie, ale można przyjść z przyjacielem, oczywiście, można przyprowadzić przyjaciółkę, tak. My uwielbiamy sobie żartować, bo przez taki żart raczej, przez takie rozładowanie pewnych emocji, to jest tak właśnie dlatego kobiety do was się zgłaszają, bo my pamiętajmy, że fundacja to nie tylko w jakiś sposób pomaga fizycznie przygotować się, prawda, do tego, aby pójść i zacząć dbać o swoje piersi, ale też emocjonalnym tutaj jesteście ogromnym wsparciem. Ci ludzie potrzebują wysłuchać, ci ludzie potrzebują wsparcia. Często są to być może samotne kobiety bez partnerów, prawda? I muszą przyjść porozmawiać. Wy macie doświadczenie, wy macie podejście, no jesteście wsparciem emocjonalnym i to jest chyba tutaj najbardziej ważne, bo na tym balu też pojawią się osoby, które przeszły przez tą straszną chorobę albo te, które walczą z tą chorobą i też będą świadectwem tego, że trzeba o siebie dbać. A my jesteśmy Polonią i ja cały czas powtarzam, że te polskie biznesy, które tutaj mamy, tutaj wszyscy powinniśmy się w takich rzeczach jednoczyć i wspierać. I uważam, że jeżeli jest taka fundacja jak Pink, United Color of Pink, która rokrocznie organizuje takie imprezy, żeby wspierać kobiety, no to trzeba postawić wszystko na wysokości zadania, aby jak najfajniej to wyszło i jak największej liczbie osób później pomóc. I jak największa liczba osób, żeby przyszła na naszą imprezę. Im więcej ludzi przyjdzie, tym więcej będziemy mieć pieniążków i będziemy mogły pomagać. Tak. Ja jeszcze chciałam wspomnieć, że właśnie na ostatniej imprezie Iza Kosoń, która
przedstawiła swoje świadectwo, jak ona przeszła tą całą chorobę, to było też takie dla mnie takie naprawdę mocne, mając kontakt z tymi osobami, które przeszły, walczyły i jak to ich wyglądało. I dziewczyny były bardzo dużym wsparciem właśnie Iza dla jest niej. Niesamowita dziewczyna, kobieta. Ona powiedziała, że zawsze można do niej zadzwonić. Ona w tej chwili mieszka w Colorado, ale powiedziała, że wiedząc z pierwszej ręki, jak wygląda pójście na wojnę z rakiem, bo tak to ona powiedziała, ona zawsze będzie pomagać, do niej zawsze można zadzwonić, ona się podzieli lub tylko wysłucha, lub powie, co można zrobić, jak sobie pomóc. I mamy takich osób kilka, które już przeszły i wygrały walkę z rakiem i one są niesamowitym wsparciem dla fundacji, bo my ze swojego prywatnego doświadczenia takiego nie mamy, ale mamy osoby, do których możemy wysłać. W naszej fundacji działa Kasia Augustyn, która jest licencjonowanym health coach. Ona ma niesamowitą wiedzę na temat, co robić, jak jeść, czego nie jeść, jak wspomagać swój organizm w czasie walki. Niech lekarz zajmie się rakiem, ale ty zajmij się swoim ciałem, by twoje ciało miało siłę walczyć i trzeba je wspierać. I do tego wiedz, kobieto, że masz wsparcie w takich osobach jak wy, że zawsze można przyjść, porozmawiać, można się dowiedzieć, że nigdy nie jesteś sama. Zawsze też ten utwór Nie jesteś sama bardzo mnie tutaj się kojarzy właśnie z walką z rakiem piersi. I to tak jest, że dzięki wam te kobiety nie są same, ale też dzięki wam my możemy wspierać te osoby, dając swoje pieniążki, wpłacając na ten bal, przekazać na właśnie fundusz walki z rakiem piersi poprzez United Colors of Pink Foundation. Dobrze, to jeszcze raz, bo to jest bardzo ważne. Piątek, 30 dzień września, 7:30, Allegra Banquets. Fajne miejsce, to jest 5035 North River Road, Schiller Park. Świetnie dojechać z każdej strony miasta. Strony, tak. Parking, nie trzeba się w ogóle absolutnie piękne przejmować. Miejsce, odnowione. To prawda. I do tego naprawdę wyjątkowa, fajna zabawa. Great Gatsby. Ja uważam, że ja uwielbiam bale takie przebierańców. To nie jest bal przebierańców, ale te lata, to były lata takie 20, 40? 20, 30. 30. Ja chcę powiedzieć, dlaczego tak. Dlaczego? Bo tak, pierwszy nasz bal miał się odbyć w 2020 roku. Pandemia go odwołała. Lata 20, czyli to są kolejne lata 20 XXI wieku. Lata 20 były latami wielkiego szczęścia i wielkiej imprezy powstania jazzu. Po pierwszej wojnie światowej była to niesamowita ekonomiczna hossa. Kobiety przede wszystkim wywalczyły sobie, była emancypacja, kobiety wywalczyły sobie wolność i prawo do głosowania. Kobiety pozbyły się gorsetów, kobiety obcięły sukienki na krótkie, kobiety obcięły włosy, zaczęły palić papierosy. Może to nie najlepsze, ale zaczęły chodzić do klubów, miały możliwość słuchania muzyki. Radio wtedy zaczęło być bardzo popularne, więc muzyka ogarnęła cały świat. Jazz wtedy się bardzo... To były lata wolności i to jest najważniejsze. Kobiety są równe, a może nawet równiejsze i dlatego chcemy teraz, żeby ten bal tak jakby troszeczkę zniwelował te ostatnie dwa fatalne lata, żeby poczuć jednak tą wolność od nowa, poczuć radość, a w zdrowym ciele zdrowy duch, albo na odwrót, gdy radosne myśli to radosne ciało i zdrowsze, w związku z tym chcemy to promować. Bal, można się przebrać, akcenty są mile widziane, to jest bardzo łatwo się przebrać, założyć różowego boa. Tak, tu jakaś pióro tak, makijaż, perły, mężczyźni mogą być jak gangsterzy, szelki, kapelusze, dwukolorowe buty. Będzie pięknie. Ale jeżeli ma ktoś ochotę przyjść w eleganckiej sukni, oczywiście, też absolutnie to nie jest zakazane. Akcenty są mile widziane, niekonieczne. Dobrze, to widzimy się w takim razie na balu. Koniecznie. Jeszcze raz koniecznie. Zapraszamy wszystkich. Gdzie pozyskać więcej informacji? Do kogo można zadzwonić? Na jaką stronę można wejść? Jak kupić bilet? Najłatwiej jest zobaczyć naszą stronę internetową www.unitedcolorsofpink.org, bo jesteśmy organizacją. Tam jest wszystko. To jest pierwsza rzecz, którą widzisz, jak chodzisz na naszą stronę. Jeszcze raz, to jest www.unitedcolorsofpink.org. Jesteśmy na Facebooku, więc na Facebooku United Colors of Pink, jesteśmy na Instagramie, to są dwa największe media społecznościowe, więc można nas łatwo znaleźć. Jeżeli ktoś by chciał napisać wiadomość do mnie, 847-909-1930, w miarę możliwości odpowiem. A jeżeli ktoś chce zarezerwować cały stolik,
czego co polecamy, bo tak jest najłatwiej. No bo idzie grupa przyjaciół, 10 osób, najłatwiej się zebrać, można wtedy zabrać wszystkich do mnie ze sobą. Zadzwonić, wysłać nam czeka na United Colors of Pink, to będzie może nawet łatwiej, uzbierać pieniądze wśród znajomych, żeby ten stolik był razem, żebyśmy wiedziały, że posadzić ludzi razem. I zapraszam Państwa wszystkich, pół Chicago. Chcemy, żeby to był bal na 100 fajerek lub na 100 par, czyli na 200 osób w górę. Niech będzie radośnie. Jestem przekonana, że tak będzie i tego Wam właśnie życzę. Z przyjemnością odwiedzimy bal. Zapraszamy. I zrobimy z tego fajną relację również, aby ta wiadomość o tym, że w Chicago fajne babki pomagają wspaniałym kobietom. Te kobiety trzymają się razem, potrafią wspierać się razem, bawić się razem, być dla siebie razem. To właśnie Wasza fundacja United Color of Pink. Zapraszamy jeszcze na bal 30 września, 7:30, Allegra Banquets. Informacje już Beata podała. Gdyby ktoś potrzebował więcej, to na pewno zgłaszając się do mnie również, czy do radia, podamy takie informacje. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie. Dziękuję za zaproszenie. I trzymam kciuki i do zobaczenia 30 września. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Będzie radośnie.